Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Tym razem będzie prezentacja właśnie tej postaci, tego właśnie ogromnego guru, właśnie tego Namechanina, który właśnie tam był największym właśnie władcą na planecie Namek, co Krillan jednym słowem i Son Gohan zostali przez niego właśnie dana im energia, taką rękę wystawił, po prostu im uwolnił właśnie im potencjał, że oni byli o wiele silniejszymi wojownikami. Oczywiście, jeżeli chodzi o tego guru, no to on ma zdrowie, atak, siła i uderzenia poza skalą, więc też mnie ciekawi ta postać, jaka ona będzie zrobiona. Także zaczynamy właśnie od prezentacji właśnie tej postaci, właśnie tego guru, jaki on będzie silny. Także zobaczymy. Grand Elden Guru. O, tutaj nie wiem, czy mi się właśnie... O, właśnie to jest... O, myślałem, że twarzy nie będzie widać. Nie będzie widać, a jednak jest. No i właśnie to jest ten... Zaczynamy właśnie od tego guru. Trochę, kurde, niego nie widzę, że tak powiem, jaki on w ogóle jest. No właśnie, on tak właśnie wygląda, ten Grand Elden Guru, ale bym musiał zobaczyć właśnie jego twarz. O, można nawet tak go zrobić, żeby właśnie go ująć, właśnie jego twarz, jak on właśnie to wygląda, ten Grand Elden Guru. Jest to naprawdę wielki wojownik, jednym słowem, naprawdę. I mnie właśnie ciekawi, jak on lata. No tak sobie w miarę, zobaczymy, jak on będzie miał siłę uderzenia. 800, 3000, marmurkowy rzut. Kolejne, włoska super pięść. Jeszcze raz. Na bazie 21 tysięcy, no proszę. Burza ścierająca. trzy tysiące, kurde, ten niezły on jest. Maksymalny ładunek. Kolejna jest super nowa kolera. Sto tysięcy. Eksplozja ki. O kurde. Jest naprawdę potężny wojownik, jeżeli chodzi o tego Eldena. Bariera energetyczna. Zobaczymy, czy ma rozbudzenie umiejętności. Jest jeszcze przekroczone umiejętnością. Ma normalnie pięknie. Taki wojownik. Super nowa kolera. Powyżej 100 tysięcy. No proszę. Eksplozja ki. Pięknie, normalnie, jeżeli chodzi o ten wojownika, to od razu mogę powiedzieć, że on jest bardzo mocny. Jednym słowem właśnie ten guru ma siłę poza 100 tysięcy obrażeń. No troszkę on taki za duży trochę jest, jeżeli chodzi o tą postać. Na pewno będzie on bardziej podatny na uderzenia przeciwników, ale jeżeli chodzi o obronę takiego wojownika, to naprawdę go sobie tutaj wgrałem, żeby wam właśnie pokazać właśnie tego namechańskiego, właśnie tego władcy. Także on tak właśnie wygląda. No ciekawa taka, jeżeli jednym słowem, postać. Także jak wam się podobało, możecie zasubskrybować, dać łapkę w górę. Także do zobaczenia, do następnego odcinka z kolejnej prezentacji kolejnego dobrego wojownika. Także do zobaczenia.